W czasie, gdy Gdańsk pozostawał odłączony od kraju, tożsamość mieszkających w mieście Polaków podtrzymywał słynny klub sportowy. W tym roku Gdańsk świętuje setną rocznicę powstania, a Radio Gdańsk dołącza do instytucji, które czczą pamięć jej członków. Michał Pacześniak, dobry wieczór. Zapraszam na debatę Więcej niż sport, dziedzictwo Gdańska i Gdańsk w stulecie działalności klubu. Witam naszych panelistów. Dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Profesor Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, autor książki KS Gdania, Klub Gdańskich Polaków. Dobry wieczór. I witam doktora habilitowanego Grzegorza Berenta, dyrektora Muzeum II Wojny Światowej. Dzień dobry Państwu. Witam słuchaczy Radia Gdańsk i znamienitych gości, którzy są z nami w studiu koncertowym imienia Janusza Hajduna. Witam wicewojewodę pomorskiego Aleksandra Jankowskiego. Witam pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków pana Igora Strzoka. Witam prezesa klubu Gdania 1922 pana Władysława Barwińskiego. Witam wiceprezesa Stowarzyszenia Godność pana Andrzeja Osipowa. Witam członków Rady Programowej Radia Gdańsk, pana Mirosława Przyborowicza i pana Antoniego Kakareko. Witam przedstawicieli trójmiejskich samorządów i wyższych uczelni obecnych także w naszym studiu koncertowym. Drodzy Państwo, najbardziej dziwaczny i skomplikowany twór traktatu wersalskiego, tak? Józef Beck, minister spraw zagranicznych II RP, mówił o wolnym mieście Gdańsku. Jak to państwo, które tak naprawdę nie było państwem, traktowało Polaków? Może na początek dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Pewnie drugi panelista, profesor Grzegorz Berendt, powiedziałby, że w różnych okresach różnie, ale z całą pewnością na wolne miasto Gdańsk możemy spoglądać jako na twór, który w swojej całości był represyjny wobec Polaków, szczególnie oczywiście w latach 30., a już w sposób wyjątkowy po dojściu niemieckich nazistów w Niemczech, nazistów do władzy, a także w Gdańsku. Pamiętamy przecież o tym, że w Gdańsku na nazistów głosowało ponad 50% mieszkańców tego tworu, czyli Wolnego Miasta Gdańska, więc niezależnie od tej ważnej, naukowej arytmetyki lat 20. i lat 30., wówczas gdy była Republika Weimarska czy III Rzesza Niemiecka, to Wolne Miasto Gdańsk w powszechnej świadomości, w pamięci był tworem w sposób wyraźny, represyjnym wobec polskich mniejszości i zresztą to znalazło takie swoje swój szczyt właściwie w roku 1939, kiedy ci wszyscy, nie przez przypadek, którzy służyli Polsce w Wolnym Mieście Gdańsku, zostali w sposób brutalny aresztowani i zamordowani. Do tego jeszcze dojdziemy, to w takim razie pytanie do profesora Janusza Trupindy. Ten przekrój społeczny Wolnego Miasta Gdańska, jak to mniej więcej wyglądało? Jaki był procent Polaków lub też tych, którzy utożsamiali się z Polakami? Tutaj zgłasza się do odpowiedzi dr Grzegorz Berendt, więc do pana kieruję to pytanie. Szanowni Państwo, w Gdańsku nieprzerwanie funkcjonowała dynamiczna mniejszość polska, przetrwała okres zaborów, była aktywna w okresie szturmu Hakaty na przełomie XIX i XX wieku. Natomiast na obszarze, który stworzył od 20 roku Wolne Miasto Gdańsk, w takim wymiarze statystycznym ci aktywni, świadomi Polacy nie byli zbiorowością zbyt liczną. Oni stanowili zbiorowość około kilkunastu tysięcy osób, ale byli zorganizowani, wydawali własną prasę, wyróżniali się, nie obawiali się mówić o swojej tożsamości, występować wobec władz i to jeszcze w okresie, kiedy była tu dominacja państwowości niemieckiej. Przecież po zawieszeniu broni w listopadzie 18 roku, a przed wejściem w życie postanowień
traktatu wersalskiego na początku roku 1920 i w tym trudnym okresie, bardzo dramatycznym, wypełnionym z walkami politycznymi, przelewem krwi, te kilkanaście tysięcy Polaków mówiło o swoich aspiracjach, marzyło o tym, żeby Gdańsk znalazł się w Polsce, to się nie udało. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że są takie prace, które gdzieś popadły w sposób niewyjaśniony, w zapomnienie. Na przykład szukajcie Państwo prac Kazimierza Smogorzewskiego o relacjach między Polską a Gdańskiem i słyszymy tam o wielkiej dynamice wejścia Polski, Polaków, obywateli polskich do Gdańska po roku 19. I Smogorzewski podkreślił, proszę Państwa, coś, czego chyba nie zauważyłem w żadnej innej książce. Mało osiągnęliśmy w stosunku do aspiracji, a równocześnie Smogorzewski powiedział, ale Polska była jedynym państwem, które w ogóle zapewniła sobie jakiekolwiek prawa na terenie wolnego miasta Gdańska. Chcieliśmy więcej, ale i tak osiągnęliśmy bardzo dużo, a za tymi działaniami państwowymi poszły dziesiątki tysięcy polskich obywateli, którzy robili tu interesy, odpoczywali, a około 20 tysięcy na stałe osiedliło się w Gdańsku, wzmacniając polski stan posiadania. Jak wyglądało życie Polaków w Gdańsku? To codzienne. Jaki to był przekrój zawodowy? Czym zajmowali się Polacy? Bo to też charakterystyczne, że ta grupa nie była, że tak powiem, nasączona inteligencją. To byli raczej robotnicy. Profesor Janusz Trupinda przybliży tą kwestię. Tak, dokładnie tak było. Była oczywiście, byli i bankowcy, i przemysłowcy. Była inteligencja pracująca, ale gro to była ludność pracująca fizycznie, pracownicy portowi, no ludność też niezamożna. Nawiązując do tego, co pan profesor powiedział wcześniej, ci Polacy, którzy tak wielkie nadzieje mieli związane z Gdańskiem, znaczy uważali, że Gdańsk powinien być polski, bo Gdańsk jest polskim miastem, nigdy nie zaakceptowali tego rozwiązania, które my nazywamy drugim wolnym miastem Gdańsk. Nazywane to było kompromisem, było to jakimś tam próbą kompromisu, ale Polacy nigdy tego nie zaakceptowali i nie lubili bardzo, jak się nazywa ich mniejszością narodową. To wyszło później przy igrzyskach, pierwszych igrzyskach Polaków z zagranicy w Warszawie. O tym jeszcze będziemy mówić, no właśnie, to też ciekawa właśnie, historia. Ale to wynikało właśnie z tego przekonania, o którym pan profesor mówił, że te nadzieje były takie rozbudowane, bo wydawało się to logiczne. No, Gdańsk był miastem polskim dla Polaków i powinien polskim pozostać. Stało się inaczej. Jaka była w takim razie geneza powstania klubu Gadanie? Rok 1922, nazwa klub powstaje, ale wcześniej też pojawiały się towarzystwa, choćby Sokoły, które działały tutaj. Tą historię najlepiej zna, myślę, autor książki KS Gadania, Klub Gdańskich Polaków, profesor Trubinda. Tak, znaczy w okresie, o którym mówił pan profesor Grzegorz Berendt, jeszcze przed powstaniem Wolnego Miasta Gdańska, w Gdańsku zaczęło działać Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. To był rok 1894 i poprzez uprawianie sportu budować tą tożsamość narodową, znaczy sokoły, budując swoje gniazda, bo takiej terminologii używali, poczynając od Lwowa, a poprzez Gdańsk, no, próbowali poprzez sport zbudować nie tylko, czy wzmocnić polską tożsamość narodową, ale także zbudować taką umiejętność współpracy. To był sport, który nie zawierał w sobie pierwiastka rywalizacji, to raczej chodziło o współdziałanie, wspólne uprawianie sportu, budowanie tych takich kompetencji, umiejętności, które później mogłyby się przydać w budowaniu polskiego państwa, w którego powstanie wierzono. I mamy ten rok 1922, bardzo ważny dla nas dzisiaj, bo mamy setną rocznicę powstania klubu Gdania, wyodrębniony właśnie z Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, sekcja piłkarska na początek.
i od razu olbrzymie problemy. Brak miejsc do treningu, brak kadry, brak pieniędzy. No bo to było szaleństwo tak naprawdę. Kilkunastu młodych chłopaków zdecydowało się założyć klub sportowy. Tam się mówiono coś tłumacząc, że tam jakiś konflikt, coś nieporozumienia. Tak naprawdę wydaje się, że takie uporządkowane struktury Towarzystwa Gimnastycznego z takim właśnie taką próbą narzucenia uprawiania sportu bez rywalizacji, to nie odpowiadało młodym ludziom, którzy chcieli rywalizować, chcieli co tydzień przeżywać emocje, chcieli grać w lidze. No i dlatego myślę, się zdecydowali na coś, co no, bardzo szybko się okazało, mogło ich przerosnąć, no ale na szczęście tak się nie stało. Wytrzymali ten pierwszy trudny okres, no i później Gdynia rozwijała się wspaniale. To porozmawiajmy o tym pierwszym okresie, który mimo tego, że był trudny, nie był chyba najgorszy dla gadanistów, czyli to wszystko, co działo się do roku 1933, do objęcia przez Hitlera władzy. Jak w tych latach, pomiędzy rokiem, latami 20 a 30 wyglądał Gdańsk? Czy już wtedy ta niemieckość była gdyby tą siłą, która starała się zdobyć miasto, profesor, doktor habilitowany Berendt, Grzegorz Berendt. Szanowni Państwo, niewątpliwie Wolne Miasto Gdańsk było rzeszą w miniaturze pod względem struktury politycznej, z kopią struktury politycznej od radykalnej lewicy rewolucyjnej, zafascynowanej komunizmem wręcz, z partią komunistyczną, przez socjaldemokrację, partię katolicką centrum, partie mieszczańskie, po nacjonalistów różnej maści, ale niezależnie od tego, czy mówimy o internacjonalistycznej lewicy niemieckiej, czy o konserwatywnych nacjonalistach, wszyscy oni potępiali i krytykowali oderwanie terenu Gdańska od Rzeszy i postulowali zjednoczenie z niemiecką ojczyzną. Sytuacja była taka, że dążyli w związku z tym wszelkimi możliwymi sposobami do tego, aby jak najbardziej ograniczać polskie życie i polską aktywność na tym terenie, w granicach prawa, to znaczy Konstytucji Gdańskiej, postanowień Traktatu Wersalskiego, dwustronnych porozumień zawartych między Rzeczpospolitą, więc również w latach 1922-33 było bardzo trudno, paradoksalnie, w warunkach, o których być może jeszcze za chwilę będziemy mówić, po maju 1933 roku przez pewien czas było trochę łatwiej, ale proszę Państwa, to co na przykład z całą determinacją wszystkie ugrupowania i wszystkie niemieckie koalicje w Gdańsku robiły, nieważne czy nacjonalistów, czy liberałów z socjaldemokratami, oni za wszelką cenę starali się nie dopuścić do tego, żeby pojawiła się większa liczba Polaków posiadających tutaj prawa polityczne, bo to te 20 tysięcy ludzi, o których mówiłem, z Polski, to dobrze, oni wnieśli nowy element dynamiki narodowej, ale ci ludzie nie mieli praw publicznych, politycznych, aby cokolwiek w sposób demokratyczny zmienić na terenie Wolnego Miasta Gdańska, więc żywiołem dominującym nieprzerwanie również w okresie demokratycznym były po prostu niemieckie ugrupowania, które kierowały się takimi, a nie innymi priorytetami wcześniej przeze mnie zasygnalizowanymi. Za chwilę porozmawiamy o sporcie, nie tylko o tym, jaki wpływ miała Gdynia na kultywowanie polskości, ale na początek jeszcze o tym kultywowaniu polskości przed rokiem 1933. Na czym polegało działanie Gdyni, które tak jednoczyło Polaków mieszkających w Wolnym Mieście Gdańsku? Doktor Karol Nawrocki. Z całą pewnością sam fundament, o którym przed momentem mówiliśmy, czyli fundament Towarzystwa Gimnastycznego Soku, już dużo mówi o istocie Gdyni i o tym właśnie, na jakim fundamencie została zbudowana. Ja przypomnę, że fenomen sokołów z XIX
wieku, zresztą nietypowo polski, ale też nieco czeski, bo właściwie inspiracja przyszła z Czech, polegał na tym, że jednocześnie szkoli się młodych, ideowych ludzi do wychowania i do życia w sporcie, a więc w aktywności fizycznej, ale też w tejże ideowości. To było połączenie pewnego zmysłu i umiejętności fizycznych z poświęceniem pewnym konkretnym wartościom. I ten fenomen polskich towarzystw gimnastycznych Sokół i polskich Sokołów był dominujący właśnie w Stanach Zjednoczonych. I sam fakt, że Gdynia powstała właśnie w oparciu o tę ideę, już zdradza właściwie samą istotę klubu w całych latach 20. i 30., także przed rokiem 1933. W tym kontekście, o którym mówił profesor Grzegorz Berendt, myślę, że warto byłoby powiedzieć pewną rzecz, która ma znaczenie właściwie geopolityczne, choć ja jestem zwolennikiem tezy, dla naukowców dość oczywistej, że właściwie w strategicznych zadaniach, czy to państwa pruskiego, czy to Republiki Weimarskiej, czy III Rzeszy, Polacy nie zasługują na swoje państwo, niezależnie od zmieniającej się struktury państwowej, bo gdy spojrzymy na książki myślicieli z drugiej połowy XIX wieku, czy na słownik zwrotów polsko-pruskich Fuźbiera, to zobaczymy, że tam Polak jest człowiekiem takiej drugiej kategorii, przeznaczonym do tego, aby służyć niemieckiemu panu, a to jest druga połowa XIX wieku. Hitler w sposób synkretyczny właściwie, taki mało twórczy, ale bardzo polityczny, to pozbierał i to realizował, ale nastawienie i w ogóle nastawienie Wolnego Miasta Gdańska, władz Wolnego Miasta Gdańska i samych Niemców wobec Polski, pomimo tego, że było w moim uznaniu konsekwentnie antypolskie, a więc Gdynia, która znaczyła Polska, też miała problemy z rozwijaniem się, to było też pewną wypadkową geopolityki pomiędzy drugą i relacji dyplomatycznych pomiędzy II Rzeczpospolitą i III Rzeszą, a wcześniej Republiką Weimarską. I pewnie gdybyśmy weszli w te szczegóły, to zobaczylibyśmy różne temperatury tych emocji, ale z jedną stałą i niezmienną. To znaczy Polska i Polacy stanowią partnera drugiej kategorii, niezależnie od zmieniających się organizmów państwowych i nazw, Republika Weimarska czy III Rzesza. Po prostu członkowie Gdyni, zbudowana Gdynia na fundamencie Sokoła, była klubem, który jednoczył ludzi nie tylko ze skłonnością do sportu, do wielu dyscyplin, pewnie o tym też będziemy rozmawiać, bo to był klub wielosekcyjny, ale przynależność do klubu sportowego Gdynia była deklaracją polskości. Wiele też postaci z Gdyni do tej deklaracji przywiązało się także w tragicznych warunkach wybuchu II wojny światowej. Oczywiście ich losy były różne, o tym wie autor książki o Gdyni, i ta skala przywiązania do Polski, gotowość do ofiarności była różna, jak w każdej zbiorowości i państwowej, i klubowej, ale w sensie ogólnym możemy mówić, że przynależność do Gdyni, czy przed rokiem 33, czy po roku 33, była deklaracją polskości. Deklaracja polskości, deklaracja też przywiązania do sportu i w niektórych przypadkach bardzo dobrych wyników. I tutaj patrzę się na profesora Janusza Trupinda, bo na początku jeden wydział, tak to było nazywane, nie sekcja, jeden wydział piłkarski. Potem tych wydziałów było bardzo dużo, bo pojawiło się wydział motorowy, wydział hokejowy, piłka ręczna. Kobiety zaczęły także trenować w klubie, więc ten rozwój był bardzo, ale to bardzo dynamiczny. Gdynia, ci, którzy zaczęli, piłkarze, no początkowo po tych swoich trudnościach, bo bardzo marzyli o tym, żeby grać w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej. Niestety to się nie udało, po dwóch latach musieli zrezygnować. Była dość duża, długa i burzliwa dyskusja, czy wstępować do niemieckiego Związku Piłki Nożnej, no ale ta chęć uprawiania sportu była silniejsza i to się okazało strzałem w dziesiątkę, zwłaszcza kiedy Gdynia zmieniła barwy z tych początkowych biało-niebieskich na biało-amarantowe. No jednoznacznie jakby tutaj zaczęła reprezentować Rzeczpospolitą i okazało się, że te mecze rozgrywane na terenie Wolnego Miasta Gdańska z drużynami niemieckimi
no, stały się wydarzeniami lokalnymi, napędzały mnóstwo publiczności, pojawiły się dochody z biletów, no i klub powoli zaczynał się rozwijać. Jeszcze w latach 20. klub ze strony Rzeczypospolitej był bardzo obserwowany, jeszcze nie wspierany. No i tak naprawdę to, co się, ten fenomen, który się wydarzył, czyli pod koniec lat 20. najliczniejszy był to klub sportowy w Wolnym Mieście Gdańsku. No z wszystkich klubów musimy to tutaj tak jasno jest. Powiedzieć, czyli tak, z klubów niemieckich, bo niemieckie kluby dominowały w Wolnym Mieście Gdańsku. Gdanie jako polski klub, czy zrzeszający Polaków, okazał się być najsilniejszym związkiem. Dokładnie, to pokazuje ten fenomen, tą chęć uprawiania sportu. Ci, którzy nie mogli uprawiać sportu, wspierali Gdanie, bo były dwa rodzaje członków, członkowie czynni i członkowie wspierający. Zrobiła się pewnego rodzaju moda na Gdanie, stąd te kolejne wydziały, które powstawały, no, z też niesamowitym wydziałem kobiet, który w około roku 1930 liczył sobie aż 50 osób, 50 członkiń tam należało, więc to był rzeczywiście fenomen pokazujący, że sport jakby przyciągnął Polaków, oni dostrzegli w nim i taką radość z uprawiania, z rywalizacji, ale także możliwość wyeksponowania tego, że w Gdańsku są obecni. To było dla nich bardzo ważne. Ale tutaj trzeba wspomnieć, że Gdynia też była otwarta na inne narodowości. To nie grało roli, czy był to Polak, czy był to Żyd, czy był to Niemiec. Jeśli chciał ćwiczyć w klubie, była taka możliwość. To już w statucie zostało wyraźnie napisane, że klub jest apolityczny, a to oznaczało, że klub jest otwarty na wszystkich, którzy podzielają te ideały zapisane w statucie. I od samego początku, jak Państwo byście statut poczytali, to zobaczycie, że to z założenia był taki klub bardzo otwarty, wręcz rodzinny, bo oprócz uprawiania sportu, organizowania zawodów, tam przewidziano również wykłady, odczyty, spotkania, wycieczki, tego typu wszystkie wydarzenia, które rzeczywiście miały miejsce i tym samym jakby ci wszyscy, którzy chcieli tam znaleźć swoje miejsce, mogli to zrobić i rzeczywiście robili. Jeszcze, panie profesorze, nie odpuszczę, bo tutaj wspominaliśmy już wcześniej o igrzyskach Polaków z zagranicy i Wolnego Miasta Gdańska, które odbyły się w Warszawie w 1934 roku. To bardzo ciekawa historia, tak pokazująca też, jak ci Polacy, mieszkańcy Wolnego Miasta Gdańska byli traktowani. Oczywiście nie wszyscy, nie przez wszystkie, że tak powiem, jednostki państwa polskiego, ale i takie historie były też, że tak powiem, mniej przyjemne. Profesor Trubina. Z jednej strony jak byli traktowani, z drugiej, co zawsze podkreślam, ta ich pasja, ta zawziętość w obronie własnych racji, to były te cechy, które po pierwsze pozwoliły im przetrwać ten trudny pierwszy czas, a potem dać takie wspaniałe świadectwo w tych czasach represji. Państwo być może nie wiecie, ale gdańszczanie zostali zaproszeni do igrzysk, które były organizowane w Warszawie, które skupiały reprezentacje Polonii z całego świata. No i właściwie no, był to zaszczyt, ale gdańszczanie, jak powiedziałem już wcześniej, nie uważali się za Polonię, nie lubili, jak się na nich mówiło, Polonia, bo Polonia to jest mniejszość narodowa, która żyje na terenie obcego państwa. Natomiast Gdańsk był dla Polaków polski, no więc nie chcieli zgodzić się, aby reprezentacja gdańska była nazywana organizacją polonijną. No i te negocjacje trwały bardzo długo, były bardzo nerwowe. Organizatorzy w końcu ugięli się i stąd nazwa tych igrzysk, jest to Wolne Miasto Gdańsk tam. No nie przysporzyło to dobrej prasy gdańszczanom, nie wszystkim się to podobało, taki upór w akcentowaniu własnej niezależności czy odrębności, ale gdańszczanie to znieśli. Reprezentacja gdańska Polaków z Wolnego Miasta Gdańska była najliczniejszą, liczyła 64 osoby, no i w klasyfikacji medalowej gdańszczanie, Polacy z Gdańska zajęli drugie miejsce, więc wrócili starczą. O wynikach sportowych myślę, że jeszcze zdążymy porozmawiać, bo to jest naprawdę sporo takich postaci, zarówno żeńskich, jak i męskich, które zapisały się w historii sportu i pochodziły z Gdańska. Ale porozmawiajmy teraz o tym kultywowaniu polskości, o tym, w jaki sposób to się odbywało. Już kilka słów na ten temat padło, ale przybliżmy naszym słuchaczom, jak to wyglądało. Czy były organizowane apele, uroczystości, czy to były demonstracje, pokazywanie tej polskości. Doktor Grzegorz Berendt, Muzeum II Wojny Światowej.
Odpowiem na pytanie, ale jeszcze takie uwagi, bo pewien fenomen, o którym mówił profesor Tropinda, polega również na tym, że gdańscy Sokoli, później kolejne kluby od Gdańska poczynając, niejako stanowili dowód podążania też za zmianami, które zachodziły w świecie. W końcu nowoczesny sport, nowoczesna epoka olimpijska to dopiero schyłek XIX wieku i nasi prapradziadkowie doskonale się potrafili w tej zmieniającej rzeczywistości odnaleźć, a jeszcze jeżeli mówimy o fenomenie, to proszę spojrzeć, że jeżeli w 1922 roku dochodzi do założenia klubu, to dzieje się to w warunkach pogłębiającego się kryzysu gospodarczego na terenie Rzeszy, na terenie Gdańska, również Polski, związanego chociażby z rosnącą inflacją, z problemami. I taką mam intuicję, że tak jak inne środowiska próbowały zebrać młodzież, która trochę zaczęła chodzić samopas, to również i polscy seniorzy wyszli naprzeciw tej inicjatywie młodzieży, żeby ująć w karby życia narodowego zorganizowanego, żeby właśnie nie zeszła ta młodzież na złą drogę, bo takie zjawiska w Europie po Wielkiej Wojnie miały miejsce, a ci, którzy poszli do tych organizacji, jednak pozostawali w kręgu oddziaływania idei, wartości, w kręgu pozytywnych. Tu mówiliśmy o otwartości, ja dodam, no gdy sytuacja zmieni się, wybiegając trochę sprzeciw, to skądinąd z moich badań wiem, że stadion Gdański w Dolnym Rzeszczu stał się tym miejscem, z którego mogli korzystać członkowie żydowskiego klubu Bar Kochba, działającego od czasu przed I wojną światową, których wyrzucono ze stadionów, z sal gimnastycznych zarządzanych przez znazyfikowane niemieckie kluby sportowe, więc jeżeli mówimy też o otwartości, nawet jeżeli oni działali we własnych strukturach, to cieszyli się tą gościnnością Gdańska, tak? I nawet w zbiorach wychodźców z Gdańska zachowały się zdjęcia zrobione podczas rozgrywek tego klubu na naszym stadionie w Dolnym Rzeszczu. Także to takie... Jeszcze trochę o sporcie i tej otwartości i o tym duchu olimpijskim. No więc mamy tutaj i aktywności, tak? Bo myślę, że ten temat też szerzej rozwinie pan prezes. Natomiast no, sport w latach 20., w latach 30. to jest jeden z przejawów aktywności, a czy Polacy byli widoczni? Jeżeli spojrzymy na zdjęcia przechowywane chociażby w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, to widzimy pięknie przyozdobione domy w środku miasta. Widzimy manifestujących Polaków 11 listopada, 3 maja, którzy pod biało-czerwonymi flagami, pod swoimi transparentami, w sposób zorganizowany, harcerze w mundurach, harcerki, młodzież akademicka w swoich strojach, oni szli i nie bali się wobec tej niemieckiej 90-procentowej większości okazywać swojej polskości. Oni ją manifestowali i to trzeba wyraźnie powiedzieć, to była mniejszość, ale niezwykle dynamiczna i niezwykle silna. Zdeterminowana i tą swoją determinacją silna. Doktor Karol Nawrocki. Rzeczywiście, jak profesor mówi o tych manifestacjach, to chciałbym zwrócić Państwa uwagę na wydaną niedawno przez Gdański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej Księgę Pamiątkową komisarza
Kazimierza Papę i wśród tych flag, wśród manifestantów polskich, biało-czerwonych flag, powiewają także flagi Gadani, więc to chyba warto dodać w czasie tej dyskusji, że właśnie Gadania była tam i gadaniści byli też tam, gdzie Polacy manifestowali swoje przywiązanie do biało-czerwonych barw. I odnosząc się do drugiego rozmówcy, do profesora Trupindy i korzystając z tego, że jesteśmy na antenie Gdańskiego Radia, Radia Gdańsk, to chciałbym do wszystkich zaapelować, którzy nas słuchają i do naszych znamienitych gości tutaj, aby podzielając wrażliwość naszych przedwojennych przodków, gadanistów i Polaków w wolnym mieście Gdańsku, choć to słowo wolny tak trudno przechodzi przez gardło Polakowi, aby nie używać słowa Polonia w stosunku do właśnie Polaków mieszkających w wolnym mieście Gdańsku, bo to także dzisiaj dla nas, dla historyków i dla Polaków jest rzeczywiście skojarzeniem polskiej zbiorowości, polskich grup mieszkających poza granicami kraju. My tu jesteśmy u siebie, jesteśmy w polskim Gdańsku i tutaj nie było i nie ma Polonii, tylko są oczywiście Polacy. Pan redaktor też pytał o sport i o taki ogólny zarys postawy sportowej. Ja może trochę z tej dyskusji historycznej ucieknę w XXI wiek, ale to ma swój zamiar, dosłownie na kilka sekund, jak redaktor pozwoli. Kanadyjski Instytut Badań nad Sportem i nad kadrą zarządzającą przeprowadził kiedyś takie arcyciekawe badania, mówiące, że z 500 największych i najważniejszych firm na świecie zbadali menadżerów tak zwanych CEO, zarządzających dużymi korporacjami i ustalili, że 95% z tych menadżerów miało mniejszy lub większy związek ze sportem i amatorską karierę sportową, wypisując 9 cech, które są zasadnicze dla kogoś, kto trenuje sport, a potem zostaje albo menadżerem, albo żołnierzem, cech, którymi wykazuje się amatorski sportowiec. I to, co pojawia się w czasie naszej dyskusji, czyli głęboka adaptacja do wielu warunków. Wiemy, że sportowcy czasami muszą boksować w nieoczekiwanych warunkach, grać w piłkę w nieoczekiwanych warunkach czy w tenisa, więc taka zdolność adaptacyjna jest tą, która buduje. I myślcie teraz Państwo, jak to mówię o kontekście Gadani właśnie przedwojennej, o tym, czym musieli wykazywać się ci zawodnicy różnych dyscyplin. Też umiejętność upadania i powstawania, która jest w sporcie zupełnie naturalna, że dziś przegrywamy, jutro wygrywamy. Jest też naturalna w wojsku, w polityce, w życiu społecznym. Nie będę wymieniał wszystkich tych 9 cech, ale one pokazują i nam w XXI wieku, ale też w kontekście tej dyskusji o Gdańsku, która jest więcej niż klubem sportowym, ale jest też jednostką, instytucją, organizacją społeczną i to jeszcze na bardzo trudnym terenie. Jakich cech wymagano, czy jakie cechy kształtowały się właśnie w tych sercach i w tych organizmach i jak one były potrzebne do tego, aby przetrwać w wolnym, znów ciężko przemawiam, mieście Gdańsku? Zbliżamy się chronologicznie do roku 1939 i do tej hekatomby II wojny światowej. Dla gadanistów niektórych te represje to był już koniec sierpnia. Tutaj patrzę na profesora Janusza Trupindę, bo te pierwsze aresztowania, pierwsze zatrzymania to już były ostatnie dni sierpnia 1939 roku. Tutaj mówimy o tych już takich poważnych represjach, tak, ale te represje dosięgały gadanistów dużo wcześniej. To było utrudnianie uprawiania sportu, to były zasadzki, które Niemcy robili dla piłkarzy, którzy wracali z Prus Wschodnich. Bo trzeba powiedzieć, że gadaniści, piłkarze, którzy wybili się tutaj, zdobyli w 1933 roku nawet Mistrzostwo Wolnego Miasta Gdańska, reprezentowali tenże Gdańsk w rozgrywkach tzw. Gauligi, czyli Ligi Prus Wschodnich, co było dodatkowym jeszcze policzkiem dla niemieckiego Związku Piłki Nożnej, ale przepisy były przepisami. Te mecze gadanistów tam na terenie Prus Wschodnich miały czasem bardzo burzliwy i taki charakter wręcz... Walki na boisku, takiej walki bez cudzysłów. Świetnie to opisywał redaktor Jerzy Geber, którego tutaj w tym studio nie muszę przedstawiać. Można to poczytać u niego w książkach w takiej epickiej formie, ale te represje rzeczywiście one dosięgały gadanistów już w latach 30. No to się kończyło wykluczeniami już w 1939 roku, wykluczeniami poszczególnych drużyn z rozgrywek
organizowanych przez związki niemieckie. Gdania piłkarze, tutaj często przywoływani, też wróciła jakby na łono Polskiego Związku Piłki Nożnej w 1939 roku, no bo już nie miała możliwości kontynuowania rozgrywek w strukturach niemieckich. No i pod koniec sierpnia zaczęły się już te poważne represje, zaczęło się wyłapywanie, aresztowanie. No a kulminacja to był 1 września, tak jak dla wszystkich Polaków mieszkających na terenie Gdańska. No wielu z tych Polaków aresztowanych i pod koniec sierpnia, i 1 września, czy w pierwszych dniach września, czy na terenie Gdańska, czy na terenie Pomorza, to byli ludzie związani z Gdanią. Jak ja często powtarzam, nie było w Gdańsku rodziny polskiej, która nie byłaby związana z Gdanią, i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Mówiąc także o tej liczbie ofiar, którą najpierw szacowano na te 75 osób. Ja tam ostrożnie licząc, wyszło mi gdzieś tam ponad 130 osób. Natomiast jestem przekonany, że byłoby dużo, dużo więcej. Może dodajmy, że doktor habilitowany Grzegorz Berendt. Znani z nazwiska, ta przyjęta przez Piotra Semkowa przed laty liczba, czy lista Polaków z Gdańska, którzy zapłacili życiem za swoją aktywność sprzed 1 września, wynosiła ponad 600 osób. I jeżeli zestawimy te ponad 600 osób z wielkościami przywołanymi przez profesora Trupindę, to widzimy, że to jest więcej jak 10%, a ta druga liczba pokazuje, że mamy prawie 20%, tak? To są ludzie związani z Gdanią, którzy zapłacili najwyższą cenę za swoją polską aktywność. Panie doktorze, gdzie lądowali gedaniści, Polacy związani z klubem tutaj? Czy to był obóz w Sztutowie, czy to były obozy przejściowe? Czy trafiali też do obozów koncentracyjnych w głębi Niemiec? W pierwszej kolejności trafiali do obozów tymczasowych, utworzonych na przełomie ostatnich dniach sierpnia, ale w przypadku granicznej wsi to nawet znacznie wcześniej. Natomiast tu na terenie samego miasta, czy Wiktoria Szule, czy obóz leśny koło wsi Sztutow, to są te pierwsze miejsca, dodatkowo do więzienia miejskiego przy Szysztangę, którą dziś nazywamy Kurkową, a później stopniowo, tak jak już decydowały władze nazistowskie, kierowano też do starszych obozów koncentracyjnych. Przypomnijmy, że w tej niemieckiej, nazistowskiej pragmatyce represji obóz Sztutow najpierw nosił nazwę obozu dla jeńców cywilnych, dopiero od stycznia 1942 roku zaczęto go formalnie nazywać obozem koncentracyjnym. Natomiast on już od 2 września, gdy pierwsi więźniowie trafili na Mierzeję Wiślaną, no spełniał wszystkie znamiona takich obozów jak Dachau, tylko tą infrastrukturę dopiero więźniowie musieli stworzyć i tworzyli. My, prezes, ja pracując w muzeum, mieliśmy okazję poznać wyniki badań dotyczących obozu przejściowego na Westerplatte, gdzie tysiące Polaków, w części Żydów, ale przede wszystkim Polaków, przez prawie 2 lata wykorzystywano do niewolniczej pracy, do niwelowania pola bitwy. Tam również byli gedaniści. Panowie gedaniści, część z nich zapłaciła najwyższą cenę w czasie II wojny światowej. Zapłaciła za swoje przywiązanie do Polski życiem. Część z nich także była związana z ruchem oporu i to opisuje w swojej książce profesor Trupinda. Także tutaj nawet w Gdańsku powstawały zalążki oporu zbrojnego przeciwko Niemcom. No już oczywiście przed wybuchem II wojny światowej, zresztą jeżeli mówimy o stadionie Gdańsk, tutaj przywołujemy to szczególne i naprawdę można powiedzieć święte miejsce dla Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku, to trzeba powiedzieć, że ten stadion został wybudowany za pieniądze centralne.
i był zarządzany przez Polską Radę Sportu, która to... To jest ten wkład Polski, o którym pan mówił, że na początku Polska przyglądała się Gdańsku. W pewnym momencie ten strumień pieniędzy wspierający, no ubogi klub, on był najuboższym klubem w Gdańsku, tak jak wynikało z pana publikacji. Tak, tak, znaczy to wsparcie to z jednej strony stadion i budowa stadionu, który tuż przed 1939 rokiem był chyba najnowocześniejszym obiektem w Gdańsku. To byli trenerzy związkowi, którzy przyjeżdżali do Gdańska, aby trenować gdańskistów, pomóc im w rozwoju sportowym, między innymi Papa Sztam, którego też przedstawiać się nie trzeba. Ale ta Polska Rada Sportu, o której zacząłem mówić, to organizacja, która miała synchronizować jakby działalność sportową, zarządzać tymi klubami sportowymi polskimi działającymi tu na terenie Gdańska, ale tak naprawdę koordynować również działalność dywersyjną. I w to gdaniści zostali wciągnięci dość mocno. Sekcja bokserska, sekcja motocyklowa, strzelecka. To były te sekcje główne, które przygotowywały się na okoliczność puczu hitlerowskiego w Wolnym Mieście Gdańsku, żeby bronić Polaków, bronić tych polskich miejsc. Jak bardzo bano się Gdańska, pokazują protokoły, zachowane protokoły Policji Gdańskiej, która szczegółowo inwigilowała działalność klubu. Informatorzy, którzy zostali wprowadzani w szeregi klubu także. Bardzo dużo informacji, nawet można powiedzieć większość o działalności klubu w latach 30. No, powziąłem z raportów Policji Gdańskiej. Przecież słynny, ostatnio publikowany i prezentowany na wystawie w Muzeum II Wojny Światowej plan ataku na stadion Gdańsk i na ten teren, który był nazywany Polenhofem, też jest przykładem, jak bardzo bano się tej organizacji sportowej. Więc no, ta działalność konspiracyjna przed wojną rozbudowana, no i w czasie wojny także kontynuowana. Czego efekty też możemy w różnych publikacjach znaleźć. Panowie, mamy jeszcze 5 minut. Ta historia Gdańska jest bardzo ciekawa. Ja obawiam się, że będziemy musieli troszeczkę przeskakiwać i od razu przejdziemy do tego, co działo się po II wojnie światowej. Bo to osobna historia, niestety także powiązana z tym, że no byli oni prześladowani. Gdańsiści nie byli traktowani na równi z Polakami, przynajmniej ten początek do lat 50. To były ciężkie czasy dla sportowców, którzy przeżyli wojnę, walczyli o polskość, wrócili do Gdańska, utworzyli klub sportowy po raz kolejny, to był już 45. rok. No i kazano im się weryfikować, kazano im udowadniać, że są Polakami, kazano im pokazywać czy udowadniać, co robili w czasie II wojny światowej. No stali się podejrzanymi, jako że troszkę z innym akcentem mówili, a przede wszystkim no, nowa władza pozbawiona podstaw takich legitymacyjnych, dość niepewnie czująca się na terenie Gdańska, jakby próbowała tą grupę ludzi wyeliminować. I tu nie chodziło tylko o gdanistów, ale generalnie o Polaków przed wojną żyjących w Gdańsku. No a gdaniści zebrali tego efektu. Oni przecież bardzo szybko wrócili, zorganizowali się. To był pierwszy reaktywowany klub w Gdańsku już w maju 1945 roku. Wygrali pierwsze Mistrzostwa Gdańska, mówimy o piłkarzach. Byli reprezentantami Gdańska na arenie ogólnopolskiej, uczestniczyli w tych centralnych rozgrywkach. No ale w pewnym momencie dostali bardzo wyraźny sygnał, dość, działać możecie, ale nie powinniście wygrywać. Zresztą symptomatyczny jest również fakt, że swój stadion odzyskali dopiero w 1957 roku, chociaż przetrwał wojnę w dość dobrym stanie. On w czasie wojny był użytkowany przez drużynę Luftwaffe, był zadbany, konserwowany, nie był zniszczony, ale jednak bano się oddać ten teren, który no stanowił takie spoiwo nie tylko dla gdańskistów, dla wszystkich Polaków, którzy po wojnie wrócili do Gdańska, a przed wojną w tym Gdańsku mieszkali. To pomówmy jeszcze na koniec o tym terenie, który był spoiwem. O Polenhofen już nie zdążymy porozmawiać, to też ciekawa historia Polaków gdańszczan. Stadion przy ulicy Kościuszki, wybudowany ze zbiórek, wybudowany za pieniądze polskiego rządu. W tej chwili nie wygląda dobrze. Jego historia może zaginąć. Tego miejsca może już nie być. Jak panowie jako historycy patrzą się na takie podejście do miejsca, które powinno być symbolem?
i powinno być w mieście zachowane. Profesor, doktor Karol Nawrocki. Ja z kilku perspektyw patrzę na ten stadion, panie redaktorze. Jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, wyjątkowej w Polsce instytucji, która dba o pamięć o polskiej historii, historii polskiego narodu w XX wieku, patrzę na ten stadion jako na jedno z miejsc, które to już tutaj w tej dyskusji padało, jest sanktuarium, jest wspomnieniem o sanktuarium polskości i o Polakach, którzy bili się o wolną Polskę i jej służyli. Ale patrzę też na ten stadion jako były zawodnik klubu sportowego Gdania, rozgrywałem tam swoje mecze i też jako gdańszczanin. Jest to po prostu miejsce, które z całą pewnością nie powinno wyglądać tak, jak wygląda dzisiaj. I to jest z trzech perspektyw oburzające. Profesor Janusz Trubinda. No cóż, myślę, że to jest przejawem naszej kultury. Jesteśmy winni szacunek tym ludziom, którzy tam uprawiali sport, którzy tam defilowali, bo ja przypomnę, że ten stadion był miejscem wielu polskich manifestacji, że przecież są zachowane dokumenty, jest zachowany film, na którym można zobaczyć ten dumnych Polaków, którzy u siebie na tym kawałku Polski demonstrują swoją polskość, prezentują się z jak najlepszej strony. No to jak powiedział pan prezes, no to jest oburzające, to jest wielki żal. Ja uważam, że zagospodarowanie tego miejsca z odpowiednim szacunkiem, z odpowiednim rozmachem architektonicznym, uszanowanie przeszłości tego miejsca jest wielką szansą dla Gdańska. To nie powinien być teren, który zabudujemy w sposób standardowy, jakoś tam zwyczajnie, tylko powinniśmy go potraktować szczególnie i dać świadectwo naszej czci tym ludziom, nie tylko tym, którzy zginęli, ale tym wszystkim, którzy z Gdanią przed wojną byli związani. Zresztą nie tylko przed wojną, bo Gdania po wojnie funkcjonowała i była takim klubem rodzinnym bardzo też. Utrzymała ten swój charakter wielosekcyjnym, z który nie mógł rywalizować z Lechią, ze Stoczniowcem, z tymi dużymi klubami, ale który miał swój klimat i miał swój charakter. I ostatnie słowo, doktor habilitowany Grzegorz Berendt. Proszę Państwa, i w przeszłości, i dziś sport jest bardzo potrzebny społecznie. Tutaj chyba najszerzej omówił to prezes Karol Nawrocki, wskazując na te czynniki formatujące liderów w biznesie i w innych sektorach. Więc to miejsce przez przeszłość, ale przez teraźniejszość i przyszłość jest potrzebne Gdańskowi. To, że doprowadzono go do takiego stanu, w jakim się obecnie znajduje, no pokazuje, że zapanowali nad tym terenem ludzie, którzy jak gdyby idąc do starej pewnej terminologii, których opisuje się niemieckim określeniem immer zu wenig, zawsze za mało. Niestety musimy już skończyć tą fascynującą debatę. Panie prezesie, niestety nie. My jesteśmy w radiu, musimy bardzo pilnować czasu. Ja bardzo dziękuję. Gdania żyje, tylko tyle, że... Gdania żyje, Gdania jest Polską. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej debacie. Dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, profesor Janusz Trubinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, autor książki Klub Sportowy Gdania, Klub Gdańskich Polaków i doktor habilitowany Grzegorz Berendt, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, zapraszam na scenę prezesa klubu Gdania 1922, pana Władysława Barwińskiego, który chciał wręczyć prelegentom drobne upominki związane ze stuleciem klubu. Panie prezesie, oddaję mikrofon, bo to też... Dobry wieczór Państwu. Ja bym chciał skorzystać z okazji i pewne zaległości nadrobić. Chciałbym podziękować gospodarzowi dzisiejszego spotkania, panu prezesowi Wieleckiemu. Nie było okazji tego uczynić na gali, która miała miejsce 15 września w Muzeum II Wojny Światowej. Mam nadzieję, że przyjmie pan ten duszowy medal. Podziękowaniu Dziękuję bardzo. I udzielenie patronatu medialnego tym uroczystościom jubileuszowym. Również byłoby srogim nietaktem
gdybyśmy nie podziękowali panu profesorowi Trupindzie za pomoc przy wydawnictwie, które będzie się nazywało Książka o Gadanii. Drukuje się w tym roku, mamy nadzieję, że będziemy mogli ją zaprezentować. Panie profesorze, dziękuję, bo pana pomoc przy jej tworzeniu i przy pańskiej wiedzy stworzy coś, co będzie zjadliwe dla młodzieży przede wszystkim. Tutaj chcieliśmy wykazać ukłon wobec seniorów, ale bardzo nam zależy na tym, żeby młodzież bardziej i głębiej sięgnęła do historii stuletniego klubu, bo nie ma tak wiele klubów, które miałyby tak ogromną tradycję. Panie profesorze, proszę o przyjęcie w imieniu społeczności Gadanii tego jubileuszowego medalu. A ponieważ mamy na scenie samych panów, to takie miłe zaskoczenie. Jak państwo spojrzycie na te zdjęcia wokół, pomyśleliśmy, że jeżeli tutaj panów dżentelmenów, miłośników sportu obdarujemy, na temat historii, no nie trzeba wiele mówić, widać w jakich strojach, to jest taka replika wykonana na dzisiejsze czasy, w jakich strojach występowali. Tutaj pominięto jeden element, w oryginale panowie mieli tutaj sznurki. Sturowane normalnie pod szyją, tutaj przyjęliśmy inny wariant, żeby było bardziej użytkowe, no i spełniało wszelkie wartości bezpieczeństwa gry, bo taki sznurek to może bardzo przeszkadzać. Także jeżeli panowie pozwolą, to ja sobie już przekażę panom takich. Nie, to może życie to warto przekazać. Zacznę od prawej, panie doktorze, dyrektorze. Panie profesorze, panie profesorze. Rozmiary są bardzo zbliżone, więc pan będzie eksponował, jak to wygląda. Proszę uprzejmie. Mam nadzieję, że w przypadku problemu z rozmiarami, mam na myśli klatkę, bo pan sportowiec i powinno, nie powinno być problemu z rozmiarem. Dobrze. Bardzo się cieszę. Drodzy państwo, my szykujemy się do koncertu, który za momencik będzie miał tutaj miejsce. Także proszę nie przejmować, że tutaj znikają pewne elementy scenografii, ale pojawią się nowe. Dziękujemy bardzo.